Keto Wtorek, odcinek 76. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej i dzisiaj ukłon w stronę tych osób, które są powyżej 30, a czasem nawet powyżej 40, 50 czy 60, bo zdarza się, że do mnie piszą osoby 70-kilkuletnie i naprawdę jest mi mega, mega miło, że te osoby są otwarte na ketozę, na zmianę swojego stylu życia i to nie dlatego, że są stare, bo jesteś tak stary, jak się na to czujesz tutaj mentalnie, ale dlatego, że jeżeli przez całe życie mówiono nam, że coś jest dobre, a coś złe i potem nagle się okazuje, że może jednak jest na odwrót, no to jak mamy 20 lat czy 30, to no, nie jest to aż tak długi okres czasu, żeby było nam trudno zmienić zdanie, chociaż niektórzy coś się dowiedzą i już następnego dnia jest im trudno zmienić zdanie, jak to się okaże nieprawdą, ale jak 60 lat przeżyliśmy z jakąś wiedzą i dowiadujemy się o jakichś innych możliwościach, to naprawdę szacun, że jesteście na to otwarci i właśnie na Waszą prośbę dzisiaj będzie na temat ketozy po 40, po 50, po 60, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Oraz o tym na koniec, co zrobić, jeżeli będąc na keto nie możemy schudnąć, a również zależy nam na tej redukcji. Zapraszam! Tak się składa, że w pewnych okresach życia zmieniam się bardzo wiele rzeczy. Po 30, 40, po 50 mocno zaczynają nam się zmieniać hormony. A jak wiadomo, nasz układ hormonalny jest bardzo istotny pod kątem naszego dobrego samopoczucia, pod kątem naszej sylwetki, naszego wyglądu czy odchudzania. I znacznie częściej jakieś wyzwania napotykają kobiety, no ponieważ tak jak mówiłam, cykl hormonalny kobiet jest dużo dłuższy i dużo bardziej skomplikowany niż u mężczyzn, którym jest po prostu w życiu pod tym kątem łatwiej. Natomiast po 40 zazwyczaj jest tak zwany okres przedmenopauzalny u kobiet. Wtedy często FSH idzie nam w górę, powodując tak zwane poty, które nas oblewają, czy takie przypływy gorąca, z którymi nie czujemy się zbyt dobrze, bo mogą one być widoczne na przykład na policzkach, problemy ze snem, ale też, uwaga, często problemy z bólami stawów. I to też możemy wiązać właśnie z tymi zmianami hormonalnymi. Zazwyczaj po 50 u kobiet zaczyna się proces menopauzy i wtedy dodatkowo spada nam poziom estrogenu, spada nam poziom testosteronu i spada nam poziom progesteronu. Z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że w ramach tych zmian hormonalnych spada nam również metabolizm, czyli po prostu spowalniamy i dlatego też nieraz zaczynamy tyć, a podnosi nam się często z wiekiem poziom glukozy i insuliny we krwi. Właśnie ten spadek estrogenu mocno jest powiązany z możliwym rozwojem insulinooporności i tym, że my po prostu, jak jesteśmy starsi, zazwyczaj gorzej tolerujemy węglowodany. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy keto może być dla osób starszych, ja uważam, że ono nawet jest zazwyczaj bardziej wskazane w ramach tego, jak jesteśmy coraz bardziej doświadczeni. Z kolei obniżone poziomy testosteronu wiążą się z tym, że leci nam również masa mięśniowa. I ja już kilka razy mówiłam o tak zwanej sarkopenii, czyli ubytku masy mięśniowej, który jakby jest naturalnym procesem, ale z drugiej strony bardzo nam szkodzi, jeżeli zachodzi za szybko, bo jeżeli nie będziemy mieć mięśni, no to zero mięśni równa się śmierć. I teraz co ciekawe, na dietach niskotłuszczowych, czyli na tym, co bardzo często jest nam proponowane, szczególnie na starość, chociaż chyba niektórzy to proponują każdemu i zawsze. Na dietach niskotłuszczowych my starzejemy się szybciej i te nasze hormony mogą się szybciej zacząć wyczerpywać, ponieważ jeżeli jesteśmy bez tłuszczu, to również zazwyczaj nasz poziom cholesterolu również się obniża, chociaż mogą się oczywiście podnieść nam trójglicerydy w kosmos, bo one są często związane z tym, że właśnie jemy słodycze,
Natomiast ogólnie nasz cholesterol zazwyczaj jest niższy, a że cholesterol jest prekursorem hormonów, to tak naprawdę powinniśmy jeść dobry tłuszcz, żeby mieć ten cholesterol na odpowiednim poziomie i tym samym zapewnić sobie taką stabilność gospodarki hormonalnej. Czyli jak widzicie, bycie w stanie ketozy naprawdę może być dla nas korzystne w wieku dojrzałym. I często zdarza się, że odzywają się do mnie osoby, które czują się dużo lepiej, będąc na keto, ale rzeczywiście chcą dodatkowo zrzucić trochę kilogramów. I o tym sobie teraz porozmawiamy. Pierwsza rzecz jest taka, że ja uważam, że my w ogóle w każdym wieku powinniśmy dbać nie o to, żeby być chudym, ale żeby być silnym. Czasem wiąże się to z troszkę większą ilością tkanki tłuszczowej i oczywiście mięśniowej, ale tkanki tłuszczowej, niż nam to sugerują social media, czy czasopisma, czy różne wychudzone wieszaki chodzące, zazwyczaj, jak zauważycie, nie po ulicy, a w miejscach, które po prostu, gdzie jest to nagłaśniane, bo nie jest to standard. Więc jeżeli chcesz schudnąć, bo nie jesteś już po prostu takim kościotrupem, jak zawsze byłaś, bo są osoby, które tak dawniej miały i to się zmienia, to też myślę, że warto się nad tym wszystkim zastanowić, przeanalizować to i być może zaakceptować pewne zmiany, które zachodzą. Bo tak samo jak przybywa nam z wiekiem zmarszczek, ja na przykład pamiętam po urodzeniu Stefana, mojego pierwszego syna, popatrzyłam następnego dnia w lustro i zobaczyłam po prostu zmarszczki, których gdzieś wcześniej nie miałam. Ale jakby to jest część nas, to jest część procesu naszego życia, więc tak samo jak te zmarszczki warto zaakceptować, to warto również zaakceptować to, że nasza budowa się zmienia. Oczywiście nie ma to związku z otyłością, czy z tym, że po prostu mamy za dużo tej tkanki tłuszczowej i rzeczywiście mamy oponę na brzuchu. To na pewno nie będzie służyło ani naszej sile, ani naszemu zdrowiu. I co w wypadku starań o odchudzanie się, kiedy samo keto nie działa? Jak to do siebie dopasować? Po pierwsze, zawsze, ale szczególnie właśnie już w takim okresie dojrzałym, warto dołączyć ćwiczenia. I to najlepiej ćwiczenia siłowe, albo taką aktywność o średniej intensywności aerobową, czyli na przykład jakiś nordic walking, basen, jazdy na rowerze. Jeżeli masz otyłość, nadwagę, czy jesteś osobą, która już jest narażona na to, że jej kości, jej stawy nie są w tak dobrej kondycji, to zdecydowanie odradzam Ci bieganie, czy jakieś bardzo intensywne treningi interwałowe. Ale naprawdę trening siłowy pozwoli nam zachować mięśnie. Może to być trening na siłowni, może być to spokojnie trening w domu. Pompki, brzuszki, składy. Jeżeli masz dobrą technikę, nauczysz się to robić, to wystarczy Ci obciążenie własnego ciała. I właśnie ta aktywność aerobowa, która również wzmocni Twoje serce. I niestety, często bez treningu nie będzie możliwa redukcja, bo po prostu organizm się zaprze, metabolizm spowolni i trzeba dodać tą aktywność. I to nie tylko będzie ona korzystna pod kątem odchudzania, ale pod kątem długowieczności, bo dowiedzione jest, że osoby, które się ruszają, również żyją dłużej i w zdrowiu. Druga rzecz to jest kaloryczność. Nasz metabolizm się zmienia i nasze zapotrzebowanie kaloryczne, na przykład po menopauzie, zazwyczaj też się zmienia. Potrzebujemy około 300-400 kilokalorii mniej. I tu jest ale. Jeżeli cały czas jesteś na dietach redukcyjnych o obniżonej kaloryczności, czyli Twój przypadek to 1000 diet poniżej 1000 kalorii, to prawdopodobnie musisz sobie zrobić reset metaboliczny, zwiększyć te kalorie na kilka miesięcy i poczekać. I być może nawet w tym czasie troszkę przytyjesz, ale po prostu ten reset jest potrzebny. Natomiast jeżeli ogólnie odżywiałaś bądź odżywiałeś się zdrowo i nawet jak to były diety, to one nie były bardzo rygorystyczne pod kątem kalorii, to warto rzeczywiście spróbować zmniejszyć o te 300 na przykład kilokalorii to nasze dzienne zapotrzebowanie, ilość tego pożywienia, bo rzeczywiście ono się z wiekiem zmniejsza. Co ważne, trzeba szczególnie zadbać wtedy o odpowiednie odżywienie naszego organizmu, czyli żeby w tej mniejszej ilości jedzenia, jaką będziesz jeść, było tak samo dużo składników odżywczych. Czyli tu
no raczej nie ma miejsca na codzienną białą bułę, no w ogóle na keto to buła nie wchodzi, nie? Ale na przykład na keto, na jakieś po prostu salami, boczki, kabanosy czy żółty ser, który raczej niewiele wniesie wartości odżywczych, tylko rzeczywiście skupiamy się na gęstości odżywczej i tutaj pod kątem gęstości odżywczej odsyłam Was do mojego filmu na ten temat. Trzecia rzecz to jest dobór makroskładników. Obserwuj się pod kątem węglowodanów, bo z wiekiem zazwyczaj gorzej tolerujemy większe ilości węgli. Więc czasem ładowanie węglowodanów się sprawdzi, ale jeżeli poczujesz, że Ci to w ogóle nie służy i nie idzie w dobrym kierunku, to po prostu na jakiś czas z tego zrezygnuj. Za dużo białka też nie będzie wskazane, ale jednak zazwyczaj trzeba jeść tego białka więcej niż wydawałoby się mniej, ponieważ właśnie jest ono budulcem i jest ono potrzebne nam, żeby zapobiegać tej sarkopenii, żeby budować mięśnie albo przynajmniej, a to już i tak będzie dużo, utrzymywać je na tym samym poziomie. Więc tutaj uważaj na dobre, pełnowartościowe białko, a raczej nie uważaj, tylko dbaj o jego dostępność. Z rzeczy ważnych, a nawet bardzo ważnych, to jest wysypianie się i to jest radzenie sobie ze stresem. Z wiekiem zazwyczaj gorzej radzimy sobie ze stresem, jesteśmy bardziej nerwowi. No chyba, że całe życie pracujemy nad sobą, medytujemy i tak dalej, no to osiągamy później ten stan zen. Natomiast nie zawsze tak się dzieje, więc wtedy naprawdę uważność, praktyka uważności, medytacja, czas dla Ciebie, oddech, modlitwa, cokolwiek, co Tobie odpowiada i sprawia Ci przyjemność, jest bardzo ważne i ten czas dla siebie naprawdę, jeżeli go nie znalazłaś bądź nie znalazłeś we wcześniejszych latach swojego życia, to już czas najwyższy zająć się sobą. I ostatnia rzecz, która może się sprawdzić, ale czasami warto ją zrobić trochę inaczej, to są posty okresowe, czyli ten tak zwany IF, który ostatnio ciągle wałkujemy, intermittent fasting, wprowadzanie okna żywieniowego. Tutaj warto wypróbować inną strategię niż taki stały, codzienny post okresowy, który na przykład, gdzie jemy przez 6 czy 8 godzin w ciągu dnia i przez resztę czasu pościmy. Z wiekiem lepiej sprawdzą się, i to uwaga, nie u wszystkich, bo to wszystko zależy, mam nadzieję, że o tym już wiecie, ale czasem lepiej sprawdzą się takie posty wydłużone niż codzienne, krótsze posty. Czyli lepiej jest w ciągu tygodnia zrobić 2, 3, może 1, a może 4 takie posty, na przykład 20-godzinne, czy nawet taki post, że jesz tylko śniadanie raz w tygodniu i już później czekasz do kolejnego śniadania, ponieważ po pierwsze, zazwyczaj one nie spowalniają tak metabolizmu, a przecież już z wiekiem nam metabolizm spada, więc nie przyspieszajmy tego procesu, tylko właśnie wspierają ten metabolizm, bo mamy, jemy normalnie, pyk w dół, ale zaraz wracamy w górę. I ta sinusoida będzie po prostu korzystniejsza zazwyczaj. A po drugie, one wydłużają nam telomery. Dłuższy post, taki rozciągnięty, ma pozytywne działanie pod kątem długowieczności. No a jak w młodym wieku to jeszcze nie myślimy o tym, że chcemy dożyć setki, bo takie się nam to wydaje odległe, no to jak zaraz te lata mijają, to się okazuje, że jednak fajnie by było jeszcze trochę zadbać o tą długość i jakość naszego życia, więc taki dłuższy post moim zdaniem będzie wart uwagi i po prostu spróbuj i zobacz, jak się z tym czujesz, bo może to Ci też pomóc zgubić te zbędne kilogramy. No i oczywiście pamiętamy o tym, że z wiekiem zachodzi większa glikacja, że mamy zazwyczaj więcej stanów zapalnych w organizmie, więc tym bardziej trzeba o siebie zadbać. Pod kątem odpowiedniego odżywienia, pod kątem właśnie snu, regeneracji, ale również pod kątem suplementacji i naprawdę, no nie bójmy się tej suplementacji. Witamina D, kwasy omega-3, te suplementy, które będą działały właśnie tak jako przeciwutleniacze, będą bardzo dobre. Ciała ketonowe, które również działają jako przeciwutleniacze dla naszego mózgu, też będą bardzo dobre i najlepiej, jak będziemy je wytwarzać sami, czyli będziemy w stanie ketozy. Natomiast jeżeli chcesz wesprzeć się naturalnie jakimiś substancjami, które może imitują hormony, to też warto skontaktować się ze specjalistą, bo to też może być dobra droga i to wcale nie jest tak, że wszystkie te substancje są złe, szkodzą itd. I ta
terapia hormonalna zastępcza czasem może mieć całkiem dobre działanie, ale ja proponuję na początek wypróbować sobie adaptogeny, czyli takie naturalne zioła, które mogą również wspierać właśnie szczególnie kobiety, ale również mężczyzn, tylko że kobiety w okresie menopauzy. Z dobrych preparatów, które są na polskim rynku, to jest królowa, taka mieszanka adaptogenów z firmy Mother's Protect, ale jest ich całkiem sporo, tylko tutaj ważna rzeczywiście jest jakość i odpowiedni dobór tych suplementów. Ja również od jakiegoś czasu testuję i stosuję, już w sumie mogę powiedzieć, olejki CBD z firmy Canaste, więc one również myślę, że są warte uwagi. Jeżeli potrzebujecie takiego dodatkowego wsparcia, to najpierw poszłabym w tą naturalną stronę i zobaczyła, co się po prostu wydarzy. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za to, że jesteście, komentujecie, pytacie. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!